Sakrament Eucharystii. Pytanie 271. Co to jest Eucharystia? Jest ofiarą ciała i krwi pana Jezusa, którą on ustanowił, aby w niej na całe wieki aż do swego przyjścia utrwalić ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej męki i zmartwychwstanie. Jest znakiem jedności, więzią, miłością, ucztą paschalną. Podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. No w tym jednym, tej jednej odpowiedzi jest bardzo dużo zawarte rzeczy, i, no ale przyjmijmy się dokładnie, bo co, Eucharystia jest no, najważniejszym sakramentem, największym darem, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga, jest, jest Eucharystia, bo jest to On sam. Ale mało tego, że jest on sam. Tutaj czytamy, że jest ofiarą ciała i krwi pana Jezusa. Więc Eucharystia, sakrament Eucharystii, cała msza święta jest nazywana Eucharystią, bo te rzeczy są ze sobą nierozdzielne. Co więcej, samo słowo Eucharystia znaczy dziękczynienie. Więc jest to jakieś podziękowanie dla nas. Od nas dla Pana Jezusa za to, co zrobił dla nas, za tą ofiarę ciała i krwi, dzięki której my mogliśmy otrzymać życie wieczne. Przyjmując Eucharystię, uczestnicząc w mszy świętej, stajemy się świadkami wydarzeń, które zaczęły się w wieczerniku, a ukończyły się przy pustym grobie, gdy Pan Jezus zmartwychwstał. Pan Jezus sam ustanowił ten sakrament właśnie w wieczerniku. Łamiąc chleb i y, częstując winem apostołów, mówiąc: To jest moje ciało i to jest moja krew nowego przymierza, która będzie za Was wylana. I jest to niesamowite misterium, niezwykle głębokie, które nam bardzo trudno jest zrozumieć. Tak w pełni je pewnie zrozumiemy dopiero w niebie, jak się zjednoczymy z Panem Jezusem, ale jest to niesamowity dar samego Boga dla. Więc czytamy tutaj w tym pytaniu, że jest właśnie ofiarą ciała i krwi Pana Jezusa. Do tego jest to pamiątka męki i zmartwychwstania, jest znakiem jedności, bo jest jeden chleb, który przyjmujemy, jest jeden Bóg, którego przyjmujemy. My przyjmując Eucharystię, zjednoczymy się w jednym Kościele, w jednym ciele stajemy się tym co spożywamy stajemy się ciałem samego Boga którego on jest głową jak to święty Paweł uczy, że Kościół jest ciałem Chrystusa, którego on jest głową jest znakiem jedności więzią miłości ucztą paschalną podczas której przyjmujemy Chrystusa tak jak Apostołowie przyjęli w wieczerniku i duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały Pytanie 272. Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię? Ustanowił ją w Wielki Czwartek, tej nocy, kiedy został wydany, celebrując ze swoimi apostołami ostatnią wieczerzę. Czy to był naprawdę czwartek? To nie jest takie istotne. To znaczy, no, my tak celebrujemy Wielki Czwartek, bo zakładamy, że Wielki Czwartek była ostatnia wieczerza, Wielki Piątek Pan Jezus umarł na krzyżu i trzeciego dnia w Wielką Niedzielę zmartwychwstał Całkiem możliwe, że Wielki Czwartek to tak naprawdę był w środę, bo y, gdy czytamy, co się wydarzyło między wieczerzą paschalną a y, ukrzyżowaniem Pana Jezusa, to nam zaczyna brakować czasu. Pan Jezus był sądzony y, przez Heroda, przez Piłata, przez Sanhedryn parokrotnie na dodatek i no, wszystkie te wydarzenia bardzo trudno zmieścić w ciągu dosłownie paru godzin, więc niektórzy historycy twierdzą, że tak naprawdę ostatnia wieczerza Pana Jezusa była, miała miejsce w środę wieczór. No, można przyjąć, że od żydowskiego czasu był to już czwartek, jeżeli było to po zachodzie słońca, ale nie w czwartkowy wieczór. Ale tak jak mówię, to nie ma dla nas, dla naszej wiary żadnego znaczenia, bez względu na to, kiedy to się wydarzyło. Ważniejsze są symboliczne daty. Ważniejsze jest to, żeby może, żeby pamiętać, że w tamtych czasach obowiązywały dwa kalendarze: i Esenczycy czy Zeloci uznawali inny kalendarz, a Faryzeusze uznawali inny kalendarz. I dzięki temu jest możliwe pogodzenie pozornej sprzeczności, że Pan Jezus miał wieczerzę paschalną właśnie no, powiedzmy w czwartek, trzymajmy się tej wersji tu z katechizmu, a w piątek został zabity w momencie, gdy Faryzeusze zabijali baranki na wieczerze paschalną. Inaczej mówiąc, inni Żydzi mieli tą wieczerzę paschalną dopiero w tym dniu, w którym już Pan Jezus był zabity, ale to dlatego, że wtedy obowiązywał kalendarz. No, nazwijmy to w uproszczeniu słoneczny i księżycowy. Kalendarz, który Rzymianie uznawali, kalendarz, który y, niektórzy Żydzi tradycyjnie uznawali. Stąd trudno było, nie było tak jak dzisiaj, że wszyscy mamy ten sam kalendarz na ścianie. Na kalendarze mamy różne, ale daty się zgadzają. Wtedy nie było to takie proste, bo różne grupy różnie te święta i dni liczyły. W jaki sposób je ustanowił? Zgromadziwszy swoich apostołów w Wieczerniku, Jezus wziął w swoje ręce chleb, połamał go i podał, mówiąc Bierzcie i jedzcie z niego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Następnie wziął w swoje ręce kielich z winem, mówiąc Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Jedna z rzeczy, którą tu warto wspomnieć, to jest to, że w szóstym rozdziale Ewangelii Świętego Jana mamy opisane wydarzenie, które miało miejsce myślę, może rok wcześniej, też w okresie Paschy, ale no przynajmniej rok wcześniej. I pan Jezus tam mówi swoim uczniom i wszystkim zgromadzonym ludziom, a były to tysiące osób, które szły za panem Jezusem, bo dokonał cudu rozmnożenia chleba. Nakarmił ich chlebem i rybkami, więc wszyscy byli zachwyceni Panem Jezusem, że rozdaje jedzenie za darmo. I Pan Jezus nagle mówi bardzo trudną rzecz. Mówi, że jak nie będziecie jedli mojego ciała i pili mojej krwi, to nie będziecie mieli sobie życia wiecznego. To było tak odrażające i tak to było tak. Okropne dla tych Żydów, że oni opuścili Pana Jezusa. Te tysiące ludzi, którzy szli za Nim, odeszło. Została garstka apostołów i Pan Jezus zapytał się, co, wy też odejdziecie? No a Piotr taki lekko skonfundowany podejrzewa, mówi, no ale dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, ale i on nic nie rozumiał z tego, w jakim sensie on ma jeść Pana Jezusa nauczycielu, jak to Cię mamy jeść i pić Twoją krew? Przede wszystkim picie krwi było zabronione przez prawo w Starym Testamencie. No a potem jak to zjeść Pana Jezusa? I no minął właśnie rok, żeby w Wieczerniku Pan Jezus dopiero dopiero wtedy Pan Jezus wyjaśnił w jaki sposób będziemy spożywać ciało i krew Pana Jezusa. Dopiero wtedy powiedział, to jest moje ciało, łamiąc chleb i to jest moja krew Podając im wino. Ja myślę, że apostołowie odetchnęli z ulgą wtedy, że w takiej formie będą spożywać ciało i krew Pana Jezusa, no ale trzeba pamiętać, że to jest naprawdę przyjmując Eucharystię, spożywamy ciało i krew Pana Jezusa, tylko nie spożywamy, nie jesteśmy kanibalami, nie spożywamy martwych zwłok Pana Jezusa, przyjmujemy całego żywego Pana Jezusa, ciało i krew duszę i bóstwo. W każdej z postaci sakramentalnej jest cały żywy Jezus, bo żywy Jezus jest niepodzielny. To nie jest tak, że jeden zjadł ucho pana Jezusa, a drugi zjadł jego palec. W Eucharystii przyjmujemy całego pana Jezusa. I jeszcze jedna rzecz. Pan Jezus to powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Dlatego w kościele kapłani odprawiają mszę świętą, czyniąc to na pamiątkę pana Jezusa. To nie znaczy, że oni krzyżują pana Jezusa ponownie i ponownie jeszcze raz jest to odtworzenie wszystkich tych wydarzeń które zaczęły się w Wieczerniku, a ukończyły przy pustym grobie cała msza święta w ciągu całej mszy świętej my uczestniczymy z panem Jezusem i apostołami w ostatniej wieczerzy towarzyszymy mu pod krzyżem i spotykamy go przy pustym grobie po jego zmartwychwstaniu czym jest eucharystia w życiu kościoła Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, jest szczytem działania, przez które Bóg uświęca świat, a jednocześnie szczytem kultu, jaki ludzie oddają Bogu. W Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe kościoła, sam Chrystus, nasza, nasza pascha, urzeczywistnia ono komunię życia z Bogiem i jedność ludu bożego. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i antycypujemy. Życie wieczne. Już teraz antycypujemy życie wieczne. Inaczej mówiąc, chcecie iść do nieba, idźcie nam sze dzisiaj. Będąc święty Jan, mając widzenie Apokalipsy, miał widzenie niebiańskiej liturgii, miał widzenie mszy świętej. W czasie przyświętej jesteśmy właśnie równocześnie w Wieczerniku pod krzyżem i jesteśmy ze zmartwychwstałym Chrystusem w niebie. Jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Czyli no, jest wszystkim, w zasadzie Eucharystia jest wszystkim. To jest chrześcijaństwo, bo Eucharystia to jest sam Jezus. A na tym polega nasze, nasze życie chrześcijanina, żeby się zjednoczyć z Panem Jezusem, i na tym będzie polegało nasze wieczne szczęście, że będziemy w mistyczny sposób zjednoczeni z samym Bogiem. Jest szczytem działania, przez które Bóg uświęca świat. A jednocześnie szczytem kultu, jaki ludzie oddają Bogu, jest najpiękniejszą modlitwą. Nie ma piękniejszej modlitwy niż Msza Święta. Więc czasami ludzie mówią: O, ja wierzę w Boga i modlę się, ale Kościół mnie nie jest do niczego potrzebny. Jest nam Kościół potrzebny właśnie do tego, żeby nam dać sakramenty. Jest nam Kościół potrzebny do tego, żeby nam dać Eucharystię. Bez Kościoła nie moglibyśmy się zjednoczyć z Panem Jezusem w taki sposób, w jaki sposób jednoczymy się właśnie w czasie mszy świętej, w czasie przyjęcia Eucharystii. Jest to najbardziej intymne spotkanie z Bogiem, jakiego możemy doznać z tej strony naszego życia. Urzeczywistnia ona komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, też poprzez przyjmowanie jednego Chrystusa, poprzez wspólny posiłek Tworzymy rodzinę, bo z kim my spożywamy posiłki? No, z rodziną przy rodzinnym stole od dziecka wspólnie spożywamy posiłki. I tworzymy też rodzinę chrześcijan właśnie przez to, że spożywamy wspólny posiłek eucharystyczny, bo ta Eucharystia jest też posiłkiem tu jest też ten aspekt wspólnego spożywania Pana Jezusa. Pytanie 275. Jak jest nazywany ten sakrament? Niezgłębione bogactwo tego sakramentu wyrażane jest przez wiele różnych nas, które ukazują pewien jego szczególny aspekt. Najczęściej nazywamy go Eucharystią, mszą świętą, wieczerzą Pańską, łamaniem chleba, zgromadzeniem eucharystycznym, pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, najświętszą ofiarą, świętą i boską liturgią. Świętymi tajemnicami, najświętszym sakramentem ołtarza i komunią świętą. No, każda z tych nazw w jakiś sposób y, pokazuje nam inny aspekt tego sakramentu. Jest to Eucharystia, czyli no, dziękczynienie Panu Bogu. Jest to Msza Święta, bo nie można oddzielić całej liturgii Mszy Świętej od samego sakramentu. Komunii Świętej Eucharystii. So, jest to związane jedno z drugim, bo poprzez Mszę Świętą właśnie otrzymujemy ten sakrament i tylko na Mszy Świętej w zwyczajny sposób go przyjmujemy. Przy okazji warto wspomnieć, że jeżeli ktoś chciałby przyjąć albo miał okazję w jakiś sposób dwukrotnie w ciągu dnia przyjąć Najświętszy Sakrament, drugi raz musi być w kontekście Mszy Świętej. Inaczej mówiąc. Powiedzmy, że rano odwiedzamy kogoś w szpitalu i przychodzi szafarz Komunii Świętej z Najświętszym Sakramentem, żeby go przynieść chorym, którzy nie mogą opuszczać łóżek. Jeżeli mamy wtedy w szpitalu możliwość przyjęcia tego sakramentu, możemy go przyjąć, ale jak chcielibyśmy go przyjąć drugi raz, to możemy go przyjąć wieczorem na Mszy Świętej. Nie można tego zrobić odwrotnie. Znaczy, będąc rano na mszy świętej, jak przyjmiemy Pana Jezusa, to jeżeli wieczorem jesteśmy w szpitalu i szafarz przyjdzie z najświętszym sakramentem, to wtedy drugi raz w tym samym dniu Kościół nam mówi, że przyjąć go nie może. Jak umieszcza się Eucharystia w ekonomii zbawienia? Zapowiedział Eucharystii w Starym Przymierzu jest przede wszystkim Uczta Paschalna, podczas której spożywano niekwaszony chleb. Celebrowana co roku przez Izraelitów na pamiątkę pospiesznego i wyzwalającego wyjścia z Egiptu. Jezus zapowiada ją w swoim nauczaniu i następnie ustanawia, obchodząc ostatnią wieczerzę z apostołami podczas uczty paschalnej. Kościół wierny poleceniu Pana, czyńcie to na moją pamiątkę? Zawsze celebrował Eucharystię, zwłaszcza w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Jezusa. Jest taka książka, którą tutaj każdemu serdecznie polecam. Książka, której autorem jest brat Pitri i tytuł tej książki Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii. Naprawdę warto tą książkę kupić i przeczytać, bo będzie zdumiewające, jak bardzo celebracja eucharystyczna jest. Oparta w zwyczajach starotestamentowych, których często nie zauważamy, ale, ale jak ważny był ten chleb w Starym Testamencie. To nie jest coś nowego, to znaczy wieczerza paschalna Pana Jezusa była trochę inna niż wieczerze Żydów w tamtym czasie. Nic nie wiemy o spożywaniu baranka, natomiast Pan Jezus. Daje apostołom do spożycia chleb, mówiąc, to jest moje ciało, bo on stał się tym barankiem paschalnym. Czy apostołowie jedli wtedy w ogóle baranka? Prawdopodobnie tak, bo to była normalna wieczerza paschalna. Tylko to akurat nie było istotne z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszej wiary. Istotne było, że to Pan Jezus staje się tym barankiem ofiarnym, ukrzyżowanym za nasze grzechy. Niemniej jednak, żeby zrozumieć głębie, piękno, istotę i, i żeby wiedzieć, dlaczego właśnie chleb i wino, no warto zapoznać się z tą książką. Brad Petrie to jest amerykański teolog, którego zresztą znam osobiście, poznałem go na jakiejś konferencji. Młode pokolenie teologów, następcy Scotta Hanna, Scott Hanna już jest w moim wieku, a to są dużo młodsi ludzie, młode pokolenie wychowane przez Scotta Hanna, którzy pozwalają nam głębiej zrozumieć naszą wiarę i na szczęście są tłumaczeni już na język polski, także polecam. Brat Petri, Jezus i Żydowskie Korzenie Eucharystii. Myślę, że tutaj, jak nie zapomnę, to zamieszczę pod filmem link do księgarni, gdzie tą książkę można kupić. Pytanie 277. Jak przebiega celebracja Eucharystii? Celebracja Eucharystii rozwija się w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią razem jeden i ten sam akt kultu. W liturgii słowa, która obejmuje głoszenie i słuchanie Słowa Bożego, i w liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie chleba i wina, modlitwę eucharystyczną, czyli anaforę, która zawiera słowa konsekracji i komunii. To jest właśnie to, co widzimy czytając Apokalipsy Jak czytamy jako apokalipsę świętego Jana, na początku mamy listy do siedmiu kościołów, które Pan Jezus dyktuje świętemu Janowi, a potem mamy misterium mszy świętej. Scott Hahn pierwszy raz jak był nam katolickiej mszy świętej, a on od lat studiował Pismo Święte i nie mógł od lat znaleźć klucza do zrozumienia apokalipsy. I jak pierwszy raz był na mszy świętej i była to zwykła, codzienna msza święta gdzieś w jakiejś kaplicy, w podziemiach jakiegoś budynku, na której było tylko kilka osób. Była to liturgia Nowu Zordo, ta która no, jest posoborową mszą świętą i mówi, że od razu słysząc słowa mszy świętej, od razu zobaczył przed sobą apokalipsę. Od razu usłyszał słowa, które występują w Apokalipsie, Baranku Boży, właśnie na początku, na początku listy. Potem no, no wszystko mu nagle, nagle znalazł klucz do tego zamka, żeby zrozumieć Apokalipsę. Cała msza święta składa się właśnie z czytań, zgłoszenia słowa, potem z przygotowania darów i potem ze wspólnego przyjmowania Eucharystii przez, przez wiernych. Kto przewodniczy celebracji eucharystycznej. Przewodniczyć Eucharystii mogą tylko, może tylko kapłan, blisku lub prezbiter ważnie wyświęcony, który działa w osobie Chrystusa głowy i w imieniu kościoła. Inaczej mówiąc, w kościołach protestanckich nie ma mszy świętej. I nawet jak ta liturgia wygląda podobnie, bo w niektórych kościele anglikańskim czy tam w niektórych luterańskich kościołach wygląda to dość podobnie, to nie ma samego przeistoczenia, czyli nie ma ofiary mszy świętej, dlatego że nie ma kapłaństwa. A kapłaństwa nie ma dlatego, że w okresie reformacji tamte kościoły bardzo zwracały na to uwagę, żeby zerwać z tradycją wyświęcania kapłanów w takim znaczeniu, w jakim to robił kościół. Wręcz były naciski, no anglikański kościół jest najbardziej zbliżony Wizualnie do kościoła katolickiego i protestanci europejscy w XVI wieku mieli pewien problem z Anglikanami, bo on za bardzo katolicko wyglądał, i kościół anglikański wyraźnie utwierdził ich, że to, co oni robią, to nie jest ofiara mszy świętej, że oni nie wyświęcają kapłanów w takim, z taką myślą, z taką ideą, w takim celu, w jakim są wyświęcani kapłani katolicy, że u nich to nie jest. Nie ma kapłaństwa i nie ma prawdziwej mszy świętej. I na podstawie tego Kościół wydał oficjalnie oświadczenie, jeden z papieży, że no nie ma kapłaństwa wśród protestantów: nie ma, nie ma mszy świętej. To są nabożeństwa i ja nie mam nic przeciwko braciom protestantom, wiele im zawdzięczam, jestem pełen podziwu dla wiary, jaką wielu z nich ma, ale ofiary mszy świętej nie mają. Mają nabożeństwo, mają głoszenie słowa świętego. A jeżeli mają y, łamanie chleba w swoich świątyniach, to mają to tylko symbolicznie. Natomiast w Kościele katolickim nie jest to symbol. W Kościele katolickim to jest naprawdę Bóg. My oddajemy boski hołd opłatkowi, który się przeistoczył w Jezusa Chrystusa. I nie jest to bałwochwalstwo, dlatego że jest to sam Bóg, gdybyśmy taką samą trześć oddawali. Opłatkowi w kościele protestanckim byłoby to bałwochwalstwo, bo tam to jest tylko opłatek. Jest po prostu zasadnicza różnica między tym, jak my oddajemy cześć obrazom, wizerunkom, rzeźbom. Są to wszystko symbole, które symbolizują osobę, która za nimi stoi. Jeżeli oddajemy cześć krzyżowi, to dlatego, że ten krzyż symbolizuje Jezusa i tak naprawdę nie oddajemy czci. Kawałkowi drewna, tylko osobie, która za tym krzyżem jest. Jeżeli klękamy przed obrazem i modlimy się, nie modlimy się do obrazu. Modlimy się do matki Bożej, którą ten obraz reprezentuje. To jest na takiej zasadzie, jak y, mamy w portfelu y, zdjęcie ukochanej dziewczyny. No teraz to mamy w smartfonie pewnie, no ale ja jestem starej daty i ja to noszę zdjęcia w portfelu papierowe. Więc jeżeli mamy w portfelu papierowe zdjęcie ukochanej osoby. Czy to jest dziecko, czy to jest nasza żona, czy dziewczyna, i na przykład na dobranoc je pocałujemy, to nie całujemy kawałka papieru, tylko w sposób symboliczny całujemy osobę, którą to zdjęcie symbolizuje. Natomiast Eucharystia jest inaczej. Eucharystia nie symbolizuje Pana Jezusa. Eucharystia to jest Pan Jezus. Opłatek eucharystyczny to jest ciało i krew, dusza i bóstwo Pana Jezusa. Także tutaj mamy jakby zupełnie inny wymiar tego, czym Eucharystia jest, bo Jezus naprawdę stał się chlebem, żebyśmy go mogli spojrzeć. Co jest istotne i konieczne do sprawowania Eucharystii? Pszenny chleb i winogronowe. To są niezbędne rzeczy. Nie da się... Przeistoczyć precle i piwa w krew i ciało pana Jezusa. Ojciec Pacwa z amerykańskiej EWTN, ksiądz, ksiądz Pacwa polskiego pochodzenia jezuita, mówił, że raz był na takiej celebrecji, że jak, celebracji, że jak wniesiono precle i piwo, to on wyszedł wtedy, po prostu nie koncelebrował dalej. Bo były takie eksperymenty gdzieś tam w latach 60., jak świat oszalał zupełnie. Na zachodzie oczywiście, no, ważna msza musi być, musi być pszenny chleb i winogronowe. Nie ma znaczenia, czy to jest białe wino, czy czerwone wino. Musi być to wino z winogron i pszennych. chleb. W jakim sensie Eucharystia jest pamiątką ofiary Chrystusa? Eucharystia jest pamiątką, ponieważ uobecnia i aktualizuje ofiarę, którą Chrystus złożył Ojcu raz na zawsze na krzyżu za całą ludzkość. Charakter ofiarny Eucharystii ukazuje się już w słowach jej ustanowienia. To jest ciało moje, które za was będzie wydane i ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Ofiara Chrystusa na krzyżu i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest hostia i ten sam ofiarujący, tylko sposób ofiarowania jest inny. W sposób krwawy na krzyżu, w sposób bezkrwawy w Eucharystii. Właśnie to jest istotne, że to jest ta sama ofiara Pana Jezusa. Tak, w Starym Testamencie Żydzi obchodząc Paschę, obchodzili ją nie na zasadzie pamiątki, że nasi przodkowie wyszli z Egiptu i na tą część my tę paschę obchodzimy. Oni ją obchodzili, jakby sami wychodzili z Egiptu. To była dla nich noc wyjścia z Egiptu. Oni w jakiś sposób niejako łączyli się z tamtymi wydarzeniami i współuczestniczyli z nim. W dużo pełniejszym stopniu my to robimy w czasie Eucharystii. My naprawdę uczestniczymy w wydarzeniach, które miały miejsce w wieczerniku na Golgocie i przy Pustym Grobie. My współuczestniczymy w tych wydarzeniami, ofiarując je Panu Bogu w sposób no, pozaczasowy i ponadczasowy. Nie krzyżujemy ponownie Pana Jezusa, tylko łączymy się z tamtymi wydarzeniami i jesteśmy ich świadkami. Niejako przekraczają one granice czasu, bo liturgia w niebie jest ponadczasowa i my się łączymy z tą liturgią, właśnie ponadczasową, która jest w niebie. W jaki sposób Kościół uczestniczy w ofierze eucharystycznej? W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków jego ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwa i praca łączą się z ofiarą Chrystusa. Eucharystia jako ofiara jest także składana na wynagrodzenie za grzechy żywych i umarłych, a także by otrzymać od Boga duchowe i doczesne dary. Także Kościół w niebie jednoczy się z ofiarą Chrystusa. My możemy ofiarować nasze cierpienia Panu Bogu, łączyć się z nim tak jak to święty Paweł powiedział, że raduje się w swoich cierpieniach, bo. Dopełnia w nich braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. No, czy to znaczy, że Pan Jezus cierpiał za mało? No nie, ale to znaczy, że my możemy zjednoczyć się naprawdę z Panem Jezusem i łącząc się z nim nasze wyrzeczenia, nasze cierpienia, pomagamy Kościół. Kościół przez to otrzymuje więcej łas, które umożliwiają nawrócenie, umożliwiają zbawienie innych ludzi. Dlatego to jest takie ważne, żeby w czasie mszy świętej, złożyć nasze dary na ołtarzu w sposób symboliczny. Jak przystępuje kapłan do modlitwy eucharystycznej, zanieśmy mu nasze dary na ołtarz, poprośmy naszego anioła stróża, żeby zaniósł nasze dary, nasze troski, nasze prośby, nasze cierpienia, nasze wyrzeczenia. To wszystko możemy złożyć w darze na ołtarzu Panu Jezusowi i On to ofiaruje Bogu Ojcu. Poprzez swoją, poprzez swoją ofiarę. Łączymy się z tą ofiarą Pana Jezusa. Pytanie 282. Jak jest obecny Jezus w Eucharystii? Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób wyjątkowy i nieporównywalny. Jest w niej w pra obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie, z ciałem i krwią, wraz z duszą i bóstwem. Jest w niej obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina. Cały Chrystus, Bóg i człowiek. I to jest ważne, właśnie, że jest Pan Jezus obecny w sposób prawdziwy: prawdziwe ciało i krew, prawdziwe dusza i bóstwo, prawdziwy Bóg i człowiek, tylko jest obecny w sposób sakramentalny, to znaczy pod postacią chleba i wina. Ale to jest prawdziwy Bóg. To nie jest tak jak w obrazie nie ma Matki Bożej i świętego Józefa. Obrazy tylko symbolizują ich obecność. Natomiast w Eucharystii Bóg, w Eucharystii Pan Jezus jest obecny w sposób prawdziwy, aczkolwiek sakramentalny. Pytanie 283. Co oznacza przeistoczenie? Przeistoczenie oznacza przemianę całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa i całej substancji wina w substancję jego krwi. Ta przemiana dokonuje się w modlitwie eucharystycznej przez Skuteczność słowa Chrystusa i działanie Ducha Świętego, charakter widzialny chleba i wina, to jest postacie eucharystyczne, pozostają niezmienne. Inaczej mówiąc, po przeistoczeniu, po słowach kapłana w czasie mszy świętej, tam już nie ma chleba i tam już nie ma wina. To smakuje jak chleb, smakuje jak wino, wygląda jak chleb, wygląda jak wino. I jakbyśmy wzięli mikroskop i zaczęli to badać, to znajdziemy tam tylko chleb i wino. Ale tam nie ma już wina i nie ma chleba. Tam jest ciało i krew pana Jezusa w całej tej substancji. Tam nie ma już żadnej substancji chlebowej i winnej. Tam jest, tam jest ciało i krew pana Jezusa. Jest to bardzo trudna rzecz do uwierzenia i dlatego mamy tak dużo cudów eucharystycznych. Bóg rozumie, że jest to bardzo trudne dla nas do. Uwierzenia i dlatego daje nam takie dowody na to, że jest to prawdziwa nauka w postaci cudów eucharystycznych. Tych cudów eucharystycznych było bardzo dużo w historii, w różnym okresach. Oczywiście, siedząc przy komputerze, możemy sobie wpisać cudy eucharystyczne i znaleźć dużo informacji na ten temat. Było ich naprawdę wiele, ale no, my nie musimy mieć potwierdzenia, żeby uwierzyć w to, bo jest to po prostu prawda. Argument, że naprawdę wierzysz w to, no, jest słabym argumentem, bo dlaczego miałbym nie wierzyć? Skoro wierzę, że Bóg stworzył świat z niczego, to naprawdę nie jest trudno uwierzyć, że te słowa pana Jezusa są prawdziwe. To jest moje ciało i to jest moja krew. No, po prostu trzeba uwierzyć panu Jezusowi. Czy łamanie chleba dzieli Chrystusa? Łamanie chleba nie dzieli Chrystusa. On jest obecny cały w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząsteczce. To nie jest tak, że właśnie jak połamiemy chleb, to odłamiemy połowę Pana Jezusa. Pan Jezus jest obecny cały, żywy, ciało i krew, dusza i bóstwo w każdej cząsteczce Eucharystii. Dlatego też takie ważne jest, żeby przyjmując Pana Jezusa na przykład na rękę, żeby spojrzeć na tą rękę czy jakiś okruszek tam nie został no jeżeli tam został jakiś pyłek, którego nie widzimy to też nie powinniśmy wpadać w panikę, bo no pyłek to nie jest chleb Pan Jezus jest obecny w chlebie, jeżeli jest tam kawałeczek chleba to go zauważymy jeżeli jest tam jakiś pyłek mąki powiedzmy no to to już nie jest to już przestaje być chlebem w momencie gdy chleb przestaje być chlebem czy to jest właśnie. No, powiedzmy w naszym żołądku, to też y, zanika obecność Pana Jezusa. Muszą być te formy zachowane y, chleb i wino, żeby Pan Jezus był obecny. Więc nie, nie wpadajmy w skrajność, ale ja naprawdę byłem świadkiem w kościele, w którym Eucharystia była w postaci chleba, takiego trochę kruszącego się, przypominającego zwykły chleb. I widziałem ludzi, którzy oczepywali ręce w ten sposób po przyjęciu pana Jezusa. No naprawdę mnie ciarki przechodziły, bo, no bo jak oczepywali te ręce, to pewnie tam mieli jakieś okruszki, czyli po prostu rozsypywali y, Eucharystię po podłodze i deptali po tym. No ale to świadczy no, raz, że świadczy o nierozsądnym wyborze rodzaju chleba, no ale też świadczy o braku wiary. Świadczy o tym, że ci ludzie. No nie mieli pojęcia co robią przyjmując Eucharystię, że robili to mechanicznie, automatycznie, nie myśląc nad tym, bo gdyby myśleli, to na pewno by tego nie zrobili. Więc to jest też ważne, żeby się zastanowić idąc do komunii, co tak naprawdę my robimy, że my idziemy na spotkanie z samym Jezusem, którego przyjmujemy do naszego serca. Jest to najbardziej intymne spotkanie z Bogiem. Jest to pocałunek z Pana Jezusa. Niech to nie będzie pocałunek Judasza, niech to będzie pocałunek miłości. Jak długo trwa obecność eucharystyczna Chrystusa? Eucharystyczna obecność Chrystusa trwa dopóty, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Tak jak mówiłem, dopóki ta forma jest zachowana, to jest też zachowana treść. Jeżeli, jeżeli już y, nie ma chleba, to też nie ma obecności pana Jezusa. Jaki rodzaj kultu należy się sakramentowi Eucharystii? Sakramentowi Eucharystii należy się kult wielbienia, czyli latrii, który przysługuje tylko Bogu, nie tylko podczas obrzędów mszy świętej, ale i poza nią. Kościół z największą starannością przechowuje konsekrowane hostie, zanosi je chorym i innym osobom nie mogącym uczestniczyć w mszy świętej. Wystawia je do publicznej adoracji wiernych. Obnosi w procesjach i zachęca do nawiedzania i adoracji najświętszego sakramentu przechowywanego w tabernakulu. Kult Latria, bo mamy kult Latria, Dulia i Ultra tak to się chyba nazywa. Ultra Dulia to jest kult przeznaczony matce pana Jezusa. Najwyższy kult przeznaczony świętym, ale kult Latria. Jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla Pana Boga. Nie mylmy tych pojęć. Ja bardzo kocham Matkę Pana Jezusa i proszę ją o wiele modlitw, ale pamiętajmy, zawsze pamiętajmy, jaka jest różnica: Bóg wszystko może. My wszystkie modlitwy zanosimy do Boga. Gdy się modlimy do Jego Matki, to modlimy się: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Prosimy, modlimy się o pośrednictwo. Modląc się do Matki Bożej modlimy się, żeby ona poprosiła swojego Syna o łaski dla nas. Bo Matka Boża to może zrobić. Matka Boża może nam wymodlić wiele łask. Ale to Bóg te łaski daje. Ta najwyższa godność należy się tylko Panu Bogu. Ta największa, ten największy kult donosi się tylko do Pana Boga i Pierwsza osoba, która by nam to powiedziała, to jest jego matka. Także jeżeli ktoś wynosi matkę Pana Jezusa nad niego samego, to najbardziej martwi ją samą, najbardziej, ona najbardziej jest zmartwiona z tego powodu, bo Matka Boża jest pełna pokory, nie ma w niej pychy i ona, ona sama obdarza. Yy, wielką miłością i estymą swojego syna, bo zdaje sobie sprawę, że jest to dziecko Boże, że jest to sam Bóg. Także nie mylmy tych pojęć, a, a wiedząc to, to możemy taki sam kult odnosić, taką samą, takie samo uwielbienie do sakramentalnej postaci Pana Jezusa, bo, no bo to jest Pan Jezus, Pan Jezus jest obecny, w najświętszym sakramencie. Pytanie 287: Dlaczego Eucharystia jest ucztą paschalną? Eucharystia jest ucztą paschalną, ponieważ Chrystus, urzeczywistniając w sposób sakramentalny swoją paschę, daje nam swoje ciało i swoją krew ofiarowane jako pokarm i napój, i w swojej ofierze jednoczy nas z sobą i między nami. Eucharystia jest ucztą paschalną, ponieważ Chrystus urzeczywistniając w sposób sakramentalny swoją paschę, daje nam swoje ciało i krew. Uczta paschalna. Uczta paschalna. Żydzi obchodzili paschę co roku jako pamiątkę wyjścia z Egiptu. I Pan Jezus uczestnicząc pod koniec swego życia w takiej uczcie paschalnej przemienił ją w mszę świętą. Scott Hahn napisał książkę Czwarty Kielich, to była książka, którą on pisał przez 30 lat chyba i została wydana, jest już przetłumaczona na język polski, bardzo polecam. Ja na podstawie wykładu Scotta Hanna napisałem kiedyś felieton, mm. bardzo dawno temu, też już 20 lat temu, który też tutaj podlinkuję pod spodem, żeby, żeby zrozumieć, w jaki sposób właśnie Eucharystia jest ucztą paschalną. Jest to, jest to bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, czym jest tam Sza Święta, idąc do kościoła. Więc serdecznie polecam Wam, no. Może nawet nie tyle ten mój felieton napisany przed 20 laty, co książkę z Kodachana, ale możecie, możecie zacząć od tego felietonu, i tam będzie jakby. Skrót tego, o czym Scott Han będzie opowiadał w swojej książce. 288. Co oznacza ołtarz? Ołtarz chrześcijański jest symbolem samego Chrystusa obecnego w zgromadzeniu swoich wiernych. Równocześnie, jako ofiara złożona, ołtarz ofiary, i jako niebieski pokarm, który nam się udziela ołtarz stół pana. My, przechodząc przed ołtarzem, oddajemy mu pokłon. Oddajemy, bo jest to właśnie symbol samego Chrystusa i dlatego, że na ołtarzu zawsze się składały ofiary. Więc Pan Jezus umarł na krzyżu, ale ołtarz to reprezentuje w pewien sposób ale też ołtarz jest stołem, na którym przyjmujemy ten niebieski pokarm. Niebo bardzo często w Piśmie Świętym jest przedstawiane jako uczta. Królestwo Niebieskie, zaproszenie do Królestwa Niebieskiego jest zaproszeniem do uczty niebieskiej. No i na uczcie mamy oczywiście stół, i ołtarz jest tym symbolem tego stołu, przy którym będziemy spożywali wspólne posiłki. Teraz możemy spożywać posiłek eucharystyczny, a w niebie będziemy zjednoczeni z Bogiem na tej wspaniałej, cudownej uczcie. Która jest w Królestwie Bożym. Kiedy Kościół zobowiązuje do uczestniczenia we Mszy Świętej? Kościół zobowiązuje wiernik do uczestniczenia we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane i zaleca uczestniczyć także w inne dni. Więc yy, ważne tutaj jest, żeby pamiętać, że. Są święta nakazane i jeżeli nie uczestniczymy w tych dniach, to popełniamy ciężki grzech. My ciągle mamy obowiązek uczestniczyć w mszy Świętej. Dlaczego jest to grzech? No, dlatego, że jeżeli rozumiemy, czym jest ofiara eucharystyczna, to też od razu rozumiemy, dlaczego mamy obowiązek w tym uczestniczyć. Tutaj trzeba by jeszcze dodać, że Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia w mszy Świętej w i święta nakazane albo Wieczorem dnia poprzedniego.